51-39 Arged Malesa. Towarzystwo Żużlowe Ostrowia wygrywa w ostatnim meczu rundy zasadniczej NICE pierwszej ligi żużlowej z Orłem Łódź. Jesteśmy chwilę po tym spotkaniu, a ze mną jest dzisiaj Adam Jaziewicz, dawno niewidziany, ale już sobie żartowaliśmy, pamiętany i lubiany w Ostrowie Wielkopolskim. Dzień dobry, Adam. Cześć, Marcin. Z Adamem o żużlu można rozmawiać 24 godziny na dobę, mimo że gdzieś tam od Speedwaya troszeczkę odpoczywasz. Jesteś często tutaj na meczach w Ostrowie. Twoja ocena tego meczu 51-39. Gdzieś można było powiedzieć, że kontrolowane to zwycięstwo, ale zawodnicy mówili, że nie było łatwo i były takie momenty, gdzie robiło się nerwowo. Tak, wynik może świadczy o tym, że był to dosyć łatwy mecz. Jednak Daniel Janiewski czy Rohan Tangate mieli też fajne pojedyncze biegi. Tobiasz Musielak, tak, dokładnie. Gdzie wygrywali indywidualnie biegi i wtedy przywoziliśmy remis 3-3 i wtedy udawało im się utrzymywać wynik, tak? Dosyć też dobra rezerwa taktyczna, która przywiozła 4-2. Na pewno nie był to łatwy mecz dla chłopaków, bo czy jest to drużyna z czuba tabeli, czy z końca tabeli, trzeba jechać tak samo się skoncentrować i do końca pracować nad wszystkim, żeby to wszystko zafunkcjonowało i żeby na końcu był dobry wynik. Drodzy Państwo, ten mecz był o tyle istotny, że zwycięstwo i bonus daje Ostrowi szansę na drugie miejsce po sezonie zasadniczym. My program nagrywamy w trakcie meczu rozgrywanego w Daugavpils, gdzie Unia Tarnów podejmuje właśnie Lokomotiv. Ten mecz ostatecznie zdecyduje o tym, z kim Ostrowia pojedzie w półfinale playoff. Pewne jest jedno, że Row Rybnik zajmie pierwsze miejsce po tym sezonie zasadniczym. Tak trochę podsumowując cały ten sezon NICE pierwszej ligi żużlowej, pytam, bo wiem, że obserwujesz. Ty jesteś zaskoczony takim obrotem spraw? To, że Rybnik będzie gdzieś tam w czubie i że będzie faworytem, to wiedzieliśmy przed sezonem, ale dzisiejszy rywal Ostrowi, Orzeł Łódź, to chyba takie zaskoczenie in minus. Dokładnie. Orzeł wydawałoby się przed sezonem, że ma dosyć też fajny skład z Kajem Hubkębekiem, który jest, że tak powiem, niespodzianką w dużej ilości meczów. Dzisiaj jednak nie jechał. Ale tak, mamy w playoffach Rybnik, Ostrów, Gniezno i Tarnów, tak? Zaskoczony troszkę jestem może pozycją Gdańska, gdzie nie dostał się do playoffów tak naprawdę. Podejrzewam, że Ostrów też jest troszkę zaskoczeniem dla nas samych, ale bardzo pozytywnym i oby więcej było takich zaskoczeń w przypadku naszego zespołu. Bo my rozmawialiśmy jeszcze w trakcie tego dzisiejszego meczu i tak sobie też właśnie taką szybką analizę robiliśmy. Czasami można było gdzieś tam kurtuazję taką słyszeć od zawodników, że ta liga bardzo wyrównana i że będzie trzymać w napięciu do samego końca. Dzisiaj już wiemy, że to nie była kurtuazja, bo faktycznie ta pierwsza liga bardzo wyrównana. Ostrowia tak na dobrą sprawę wygrała jeden mecz na wyjeździe, ale wygrywała to, co miała wygrać na własnym torze i za chwilę może się okazać, że taki bilans daje drugie miejsce w tabeli. Dokładnie. Patrząc na tabelę, Ostrów nie miał do tej pory dużo punktów bonusowych, tak? Czyli te mecze na wyjazdach nie były w jakimś super wykonaniu drużyny z Ostrowa, ale najważniejsze, żeby wygrywać u siebie. U siebie tak samo juniorzy prezentowali dobry poziom, to też dawało jak gdyby taki spokój w drużynie. No i na pewno też ten mecz Tomka Gapińskiego dał całej drużynie takiego kopa przed tymi ostatnimi meczami i podejrzewam, że też uwierzyli i widać to, że budują też monolit, tak? Oby tak dalej i no zobaczymy, to playoffy rządzą się swoimi prawami. 51-39 to najważniejsza informacja dnia. Ostrowia wygrała z Orłem Łódź. Teraz, drodzy Państwo, zobaczmy w takim skrócie, jak te zawody dzisiaj wyglądały na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Adam, ja rozmawiałem z zawodnikami Orła Łódź, rozmawiałem także z zawodnikami Ostrowi. Ty powiedziałeś w tym poprzednim wejściu, że Ostrowia stanowi monolit i to też jakby daje tą pozycję, jaką Ostrowia ma w tym momencie, bez wyrównany skład. Orzeł Łódź niestety, ale miał braki w swoim składzie. Tam w trakcie sezonu kontuzje, Hans Andersen dzisiaj wrócił, ale to nie jest ten Hans Andersen sprzed kilku tygodni albo chociażby miesięcy. No, cień samego siebie. Tak jak powiedziałeś, Tobiasz Musielak, Daniel Jeleniewski, dwójką zawodników nie da się wygrać meczu. No tak, Hans wrócił po ciężkiej kontuzji tak naprawdę. Każda kontuzja gdzieś tam odciska się na psychice, to na pewno gdzieś tam w środku siedzi. Tak jak mówisz, Musielak i Jeleniewski ciągnęli, że tak powiem, cały ten wynik, ale we dwóch zawodników nie wygra się meczu. U nas wygląda to tak, jeśli jeden zawodnik nie pojedzie, to drugi gdzieś go troszkę zastępuje i na pewno jeśli jest dobry wynik, to wynik buduje atmosferę. Jeśli nie ma wyniku, każdy, że tak powiem, sobie rzepkę skrobie i wtedy naprawdę jest ciężko to wszystko zgrać. Właśnie, bo też przez cały sezon można było coś takiego usłyszeć od zawodników. My nie pompujemy balonika, wygrywamy, jest fajnie, kibice się cieszą, ale też ciężko przewidzieć sytuację, co by było, gdyby ten start sezonu wyglądał inaczej. Bo jak na razie ten sezon kapitalny w wykonaniu Ostrowi, tu rozmawiałem i z prezesem, i z zawodnikami, mało kto zakładał przed sezonem, że to może tak wyglądać, bo wystartujemy z drugiego miejsca. Ze startem Gniezno mamy dodatni bilans. Z Unią Tarnów mamy dodatni bilans. Za chwilę być może Ostrowia znajdzie się w finale. No, sezon marzenie. Tak, na pewno sezon rozpoczęliśmy z takiej grubej rury, mówiąc. Później może mieliśmy taką może delikatną zadyszkę, ale wydaje mi się, że to było nawet dobre. Taki troszkę kubeł zimnej wody. Te wyjazdy sprowadziły nas na ziemię i spowodowały to, że chłopacy bardziej się spieli. Pracowali jeszcze mocniej na ten wynik. No i dzisiaj mamy tego rezultat. Jesteśmy na, możliwe, że na drugim miejscu. Zależy od meczu Daugava Pils i Tarnów. A tak naprawdę wszystko rozstrzygnie się w playoffach, tak? Playoffy się rządzą swoimi prawami i jest wszystko możliwe. Trzeba walczyć o wynik sportowy, a jak się chłopacy znajdą na pierwszej pozycji, to wtedy powinni myśleć, co dalej. Ta porażka dzisiaj Orła Łódź w Ostrowie Wielkopolskim najprawdopodobniej zdecyduje o tym, że Orzeł będzie walczył w barażach o utrzymanie w najpierwszej lidze żużlowej. Zobaczmy teraz, co mieli do powiedzenia zawodnicy oraz trener Lech Kędziora po tym przegranym meczu w Ostrowie Wielkopolskim. Przez cały sezon nie szło tak, jak byśmy sobie życzyli. No i w Ostrowie tak samo, nie udało nam się zdobyć, tak jak pan powiedział, bonusa ani wygrać. No a to złożyło się parę przyczyn, między innymi niedyspozycja dwóch zawodników, mam tu Hansa Andersena czy Rafała Okoniewskiego. No, poza tym też mieliśmy praktycznie w zespole tylko dwóch zawodników, tu mam na myśli Musielaka i Okoniewskiego. Tangę jechał w kratkę i to jest główna przyczyna dzisiejszej naszej porażki. Za mało takich stabilnych punktów w tej drużynie. A szkoda, bo ten mecz był dla nas gdzieś tam do wygrania. Co mogę powiedzieć? Popełniłem trochę błędów, bo otwierałem, zostawiłem dużo miejsca przy krawężniku i Tomek Gapiński i Nikolaj Klint po prostu mi tam wjeżdżali. Te punkty też potraciłem. W 15 biegu też zbyt mocno położyłem się na starcie na kierownicy i ten motocykl mnie przekręcił zamiast pojechać do przodu i ewidentnie to te moje błędy przesądziły o tym, że trochę tych punktów pouciekało. 15 wyścig to zawsze jest troszkę loteria, bo tutaj już jadą najlepsi zawodnicy w danym meczu. Do tego też duże znaczenie ma pola startowe. No i akurat my mieliśmy, uważam, mniej korzystne te pola startowe, mieliśmy pierwsze, trzecie. No i cóż, no i gospodarze to wykorzystali na naszą, że tak powiem, no niekorzyść, bo ten bonus
mógłby nam coś pomóc, albo i nie, także na razie czekamy na wynik z Zagłębia Pilis i tyle. Niedosyt i niespok tak naprawdę, bo my również liczyliśmy na to, że w tych playoffach się znajdziemy i to tak delikatnie sobie zakładaliśmy to, że spokojnie wejdziemy do playoffów, a tu nagle no, taka sytuacja, że jedziemy baraże i no, trzeba to przyjąć na klatę i tyle. Nie wiadomo, czy te baraże w ogóle dojdą do skutku jeszcze, jak to się tam wszystko poukłada w tej drugiej lidze. Słyszymy o różnych problemach różnych klubów, także no, zobaczymy. Hans jest po kontuzji, dlatego można, no, nie ma takiego wyniku, jakbyśmy oczekiwali, choć sam gwarantował, że zapewniał, że jest w stanie powalczyć, no a jak było, no to było widać na załączonym obrazku. Tu trzeba zachować czujność, koncentrację i no jednak udowodnić to, że ta pierwsza liga jest jednak trochę mocniejsza. No postaramy się o dobry wynik, no co ja mogę więcej powiedzieć. Przykładam się też do tych meczy startów tak jak najlepiej jak potrafię. No i tak czasami wychodzi, czasami też trzeba po prostu przełknąć gorycz porażki. No i dzisiaj to musimy znowu uczynić. Dzisiaj akurat ja pojechałem dobrze, ale też mam wiele sobie do zarzucenia w trakcie sezonu, bo gdzieś tam moich punktów brakowało. No ale cóż, taki jest sport i szkoda. No w tej chwili no, może za szybko jest na wnioski, no ale na pewno nierówna jazda naszych zawodników, na których żeśmy liczyli i to... Wpadki u siebie na torze w Łodzi nie pozwoliły nam rozwinąć skrzydeł, bo przegraliśmy u siebie 3 mecze i to jest główna przyczyna naszej porażki i miejsca w tabeli. Ty po tym pierwszym meczu, po tej pierwszej kolejce, po meczu, który wygraliście, oceniałbyś także, że mogą zajść tak daleko, bo za chwilę może się okazać, że sezon Ostrowia skończy na drugim miejscu. No dokładnie tak. Tutaj na pewno po tym pierwszym meczu, tak jak mówisz, Ostrowie pokazała moc, że jest tam ten potencjał zbudowany, że jest atmosfera i że ta drużyna się klei i jadą. I pokazali to przez cały sezon, także ja nie zdziwię się, jak będą w tym finale. Orzeł Łódź najprawdopodobniej będzie walczył w barażu. Tutaj też jeszcze nie wiemy dokładnie z kim o awans pewnie do najspierwszej ligi żużlowej walczyć będzie Polonia Bydgoszcz i drużyna z Poznania. Ale tutaj w tej rozmowie Lech Kędziora powiedział taką jedną ważną rzecz. Okej, są baraże, my jesteśmy klasę wyżej, ale tutaj musimy być czujni, bo chociażby poprzedni sezon pokazał, że drużyna z niższej ligi przed barażem nie musi być spisywana na straty. A Orzeł, patrząc przez pryzmat tego sezonu, no pech ich nie oszczędzał, także też może być różnie. Dokładnie, tak jak powiedziałeś, pomimo tego, że to są dwie różne klasy rozgrywkowe, tak naprawdę baraże to jest całkiem inna historia, tak? Przychodzi dodatkowe obciążenie psychiczne, bo to tak naprawdę tylko dwa mecze i 30 biegów decyduje o całym sezonie. Na pewno będzie ciężko. Łódź, że tak powiem, nie stoi po wygranej stronie, tak? Ustawiałbym to wszystko raczej 50-50, bo tak jak liga do tej pory pokazała, Poznań i Bydgoszcz też nie są chłopcami do bicia. Wszystko może się zdarzyć. Adam, ty powiedziałeś, że wyrównany skład siłą Ostrowi. Faktycznie tak jest, ale w tych ostatnich tygodniach po tej przerwie letniej, wakacyjnej posypał nam się Kamil Nowacki. Dzisiaj po meczu widzieliśmy załamany Kamil, wychodził z parku maszyn, gdzieś łzy w oczach były. Pogubił się Kamil w ostatnich tygodniach, sezon gdzieś po 3-4 pierwszych kolejkach był najlepszym juniorem najspierwszej ligi żużlowej, a ostatnio coś niedobrego się dzieje. On mówi, że ze sprzętem nie może się dogadać. Gdzieś tam odebrał z serwisu motocykl, krzywka mu się pękła, złamała, nie wiem. Dużo tych rzeczy złych się dzieje gdzieś tam w boksie Kamila, no i niestety każdy ten kolejny mecz ten kryzys pogłębia. Tak, Kamil jest bardzo ambitnym zawodnikiem, co zresztą potwierdza, tak, w każdym biegu. Wydaje mi się, że też
małe upadki, które były jednak na początku sezonu, między innymi w zawodach juniorskich, gdzieś tam odbiły też swoje piętno, ale tak jak mówisz, jeśli mówił też o sprzęcie, jeśli sprzęt nie zawodzi, później jak gdyby też przestaje pracować głowa, tak? Nie ma się takiej wiary w siebie i jak gdyby to wszystko próbuje się jeszcze bardziej i to przynosi czasami jeszcze gorszy skutek, tak? Także żużel jest bardzo specyficznym sportem i można pracować jeszcze ciężej, jeszcze bardziej, trenować, szukać motocykli. Nie zawsze to przyniesie ten oczekiwany skutek w postaci dobrego wyniku. Ale z kolei druga część sezonu jest bardzo udana dla Marcina Kościelskiego. On, tak jak ty mówisz, sprzęt nie idzie, to głowa się blokuje. U niego wręcz odwrotnie, bo on dzisiaj też o tym mówił. Kiedy dostał nowy silnik od sponsora, kiedy dostał nowy silnik chyba od Tomka Gapińskiego czy od Grzegorza Walaska, to ten sprzęt zaczął lepiej jeździć, być szybszy i on też mówi o tym, na większym luzie zaczął jeździć. Dokładnie. Po prostu człowiek zaczyna wierzyć w swoje możliwości, tak? To nie jest tak, że ktoś przestaje od razu jeździć albo nauczył się w ciągu dwóch minut, tak? Sprzęt buduje zawodnika i sprzęt rujnuje zawodnika, ale Marcin dostał też w tym roku tak naprawdę pierwszy raz w ciągu jego kariery regularne starty w lidze i to odbija się na wyniku, jest pewniejszy, umie zaatakować, trzyma ten gaz, nie boi się, także bardzo fajnie się i przyjemnie na niego patrzy. Dobrze, to teraz zobaczmy, co Marcin Kościelski między innymi miał do powiedzenia po tym meczu. Marcin dzisiaj 3 punkty w biegu juniorskim, później 1-1 z bonusami. Jeden z lepszych występów i to pierwsze biegowe zwycięstwo Marcina w tym sezonie. Tomek, widzieliśmy się w piątek na treningu, ja już ci nawet mówię, daję ci spokój, bo dosyć nerwowo, bo ty byłeś gdzieś tam poddenerwowany, ale zdążyłeś ze wszystkim i dzisiaj faktycznie ten sprzęt spisywał się bardzo dobrze. No, nerwowy piątek był dokładnie i dzisiaj też przed zawodami niestety uległ awarii gaźnik. Nie mogliśmy odpalić motocykla w ogóle, nie wiemy co się stało. Chodziło nagle przestało. Dzisiaj przed zawodami też było nerwowo, ale zdążyliśmy usunąć awarię przed pierwszym wyścigiem. Ten pierwszy wyścig, no gdzieś tam moje błędy, tak, podniosło mnie na koło, nie przypilnowałem. To też z tego stresu, że gdzieś tam, mówię, tej awarii uległ gaźnik przed startem zawodów i zrobiło nam się nerwowo, ale mówię, zdążyliśmy, najważniejsze. Kolejny raz efekt przynosi wysiłek całego zespołu. Byliśmy lepszą drużyną od Orła, chociaż dzisiaj w środku zawodów mieliśmy lekki zastój, później jednak znów uciekaliśmy rywalom spod taśmy. Ostatecznie wygraliśmy, jestem usatysfakcjonowany, bo teraz mamy dobrą pozycję wyjściową przed playoff. Wiemy, gdzie tutaj jechać, było to chyba widać, tak, ale był to ciężki mecz dla nas. Wiele problemów Kamil w pierwszym biegu swoim młodzieżowym spalił sprzęgło i musimy Kamila podbudować, wziąć go pod swoje skrzydła, jak my to mówimy, bo brakuje punktów Kamila, nie ukrywamy. Też chcemy, żeby on był szczęśliwy z tej jazdy. Musimy popracować, mamy teraz te 2 tygodnie przerwy, myślę, że wszystko podrasujemy i będzie dobrze. Kamil dzisiaj miał 2 defekty takie, które wybiły gdzieś tam go z rytmu. Bo tutaj liczyliśmy na więcej, ale ogólnie myślę, że możemy być zadowoleni. Wiadomo było, że Łódź jest mocną drużyną, to widać po nazwiskach w programie, ale stanęliśmy na wysokości zadania, także wszystko jest w porządku. To nie były nowe silniki, tylko te odebrane z serwisu. Dobrze spisywały się w zeszłym sezonie, nieźle sprawowały się na początku tego. Później gdzieś w trakcie rozgrywek miałem kłopoty z nimi i wtedy poszły do serwisu. Zmieniliśmy kilka rzeczy i teraz jest idealnie. Widziałeś na treningu w piątek, widziałeś dzisiaj. Mój motocykl ma więcej mocy teraz. Widziałeś, co działo się, kiedy przegrywałem start. Jaki byłem szybki, dlatego jestem bardzo szczęśliwy. Razem wygrywamy, razem przegrywamy. Musi jechać cała drużyna, żeby zwyciężać. Dzisiaj jechaliśmy wszyscy. Fajne zawody i mówię, cieszymy się, że zwyciężyliśmy. Czekamy, co się wydarzy teraz w Dauga, w Pils i miejmy nadzieję, że dla nas to skończy się dobrze i wystartujemy z tego 2. miejsca. Zawsze gdzieś miałem te 2 z bonusem, ponieważ mam 1., 2. pole i że z Kamilem jedziemy drużynowo, no to zawsze zerkam na szeroką, czy on się tam znajduje. Zazwyczaj się tam znajdował. Dzisiaj się podziało, że mam tą 3 i można powiedzieć, dało mi to wiatru w żagle i
widać po kolejnych biegach, że było w porządku. A co do drugiej połowy mojego sezonu, też mam lepsze zaplecze sprzętowe, odkąd firma Garcarek zakupiła mi silnik. Widać, że mam się czym odepchnąć i jak przegrywam, to tylko przeze mnie, bo to ja robię błędy. Gniezno czy Tarnów? Tutaj z chłopakami rozmawiam, to mówią, że nawet logistycznie lepiej by było chyba jechać do tego Gniezna. Dla kibiców, dla was samych. Znaczy, dla kibiców na pewno wygodnie jechać do Gniezna, bo widzieliśmy, jak mieliśmy tam tydzień temu wsparcie. Pod względem takim, czy Tarnów, czy Gniezno, naprawdę ciężko powiedzieć, bo to każdy mecz jest nową historią. Czasami taka forma dnia decyduje o tym, kto mecz wygrywa, kto nie. Także jeśli chodzi o tutaj stronę sportową, to myślę, że nie wskażę nikogo. Bardziej nam Gniezno pasuje ze względu na to, że będziemy mieli większe wsparcie kibiców i to myślę, że jedyny powód, bo drużyna czy z Tarnowa, czy z Gniezna są bardzo mocne i powtórzyć to, co zrobiliśmy w rundzie zasadniczej, na pewno będzie bardzo trudno. Gniezno, bo nie musielibyśmy daleko podróżować, a tak poważnie, to start jest bardzo mocny u siebie na torze. My jednak wykonaliśmy tam bardzo dobrą robotę przed tygodniem, remisując 45-45. Obie drużyny są bardzo trudnymi rywalami, ale ja myślę, że to start Gniezno byłby dla nas wygodniejszym przeciwnikiem. To Gniezno by było nam najlepiej, tak? Jak ja to mówię, mielibyśmy tydzień temu wspaniały trening przed playoffami i przyjechało bardzo dużo kibiców. Dla naszych kibiców logistycznie by było lepiej, ale na kogo trafimy, to już chyba nie ma znaczenia, tak? Zabawa zaczyna się od nowa, to jest dwumecz, będą wielkie nerwy, wielkie emocje, musimy się do tego odpowiednio przygotować, przede wszystkim psychicznie, tak? Żeby gdzieś tam nie popełniać błędów i musimy jechać swoje, jak my to mówimy. Tutaj można spojrzeć wstecz na mecz z Gniezdem, oni troszkę mieli tutaj problemy. My u nich zremisowaliśmy, więc to też byłby duży plus, jakbyśmy z nimi jechali. Ale nieważne z kim będziemy jechać, będziemy walczyć do samego końca i mam nadzieję, że jeszcze zamieszamy w playoffach i stać nas na finał. Ty faktycznie gdzieś tam przed sezonem wierzyłeś w taki scenariusz, bo za chwilę może się okazać, że skończymy sezon na drugim miejscu. Może pojedziemy w finale, może, jakby zakładam i mówię hipotetycznie. Za chwilę może się okazać, że jeszcze baraż będzie z Ekstraligą. Ten sezon układa się naprawdę fantastycznie. Układa się fantastycznie, ale nie pompujmy balonika, jak ja to zawsze mówię. Róbmy swoje spokojnie, powoli, tak? Nikt nas nie wpisywał przed sezonem do pierwszej czwórki, a my to zrobiliśmy, tak? Więc jest to możliwe. Nasz sprzęt pracuje dobrze dzięki firmie. Tutaj Garcarek, która no, zakupiła i wyremontowała mój sprzęt. Widać są tego efekty, tak? Jeśli się ma odpowiednie zaplecze sprzętowe, można zrobić wszystko. Wiadomo, no wtedy sezon trwa dłużej dla kibiców i dla nas. My mamy więcej jazdy, kibice mają więcej meczy, klub też na tym zyskuje, tak? Więc jedziemy jak jedziemy, każdy siebie uzupełnia. Wiadomo, że każdy ma prawo mieć słabszy dzień, ale czy będę miał ja słabszy dzień, to wiem, że ktoś inny z drużyny mnie zastąpi, więc na tym polega drużyna i dobra atmosfera. Mariusz, ja też muszę zapytać o Kamila Nowackiego, no bo on wychodzi tutaj po meczu, gdzieś tam łzy w oczach, widać, że temu chłopakowi bardzo zależy, ale też nie ma co ukrywać, on się pogubił w tych ostatnich tygodniach. Znaczy, ja akurat myślę, że tutaj dzisiaj nie można z tego meczu wniosków takich wyciągać ze względu na to, że na treningu naprawdę już dobrze to wyglądało i byłem przekonany o tym, że on zrobi te punkty, aczkolwiek dwa defekty jeszcze w tym kluczowym biegu młodzieżowym, gdzie tak jak widać było, Marcin złapał luza i gdzieś tam to poszło. U Kamila odwrotnie, liczył, że będzie dobry wyścig, defekt, poprawił drugim defektem, także no na pewno luka tutaj punktowa jeszcze jest, ale mam nadzieję, że jeszcze się z tego wylizę w tym roku. Ja byłem też na treningu w piątek. Zawodnicy zazwyczaj mogą przyjeżdżać już w czwartek do Ostrowa. Jest trening dla tych, którzy czują taką potrzebę. W piątek zazwyczaj jest ten trening dla wszystkich zawodników. Ja tu z Tomkiem Gapińskim gdzieś tam rozmawiałem, on mówi tak jak zawsze chętny do kamery, to w piątek mówi nie, gdzieś tam straszne problemy miał z motocyklem w treningu. Wczoraj mówi, że gdzieś z gaźnikiem też miał jakieś problemy, ale dzisiaj z kolei tego w ogóle nie było widać. I też z nim rozmawiałem,
On i Grzegorz Walasek, oni tutaj mają już nawet po przegranym starcie, widać też te swoje ścieżki przy krawężniku. Grzegorz Walasek też wielokrotnie to powtarza. No, on się czasami śmieje i żartuje, ale jesteś w moim wieku, to żużel wydaje się bardzo prosty. Wychodzisz spod startu, a później już jak motocykl ma moc, to nic złego się nie może wydarzyć. Ja nawiązuję do tego, że gdzieś było dużo znaków zapytania przed sezonem, że dlaczego Ostrowia kontraktuje doświadczonego Grzegorza Walaska, doświadczonego Tomasza Gapińskiego, ale to był strzał w dziesiątkę. Oni robią kawał dobrej roboty dla zespołu. Dokładnie. Podejrzewam, że nikt się nie spodziewał, że aż tak będzie to dobry sezon w ich wykonaniu. Dostali też wsparcie w postaci pomocy sprzętowej, tak, od naszych sponsorów. Dobrze czują też się na naszym torze. To jest na pewno jeden z wielu punktów, które muszą jak gdyby spełnić, żeby punktować. No, doświadczenie jednak robi swoje, tak? Doświadczenie robi swoje. Jeśli ci zawodnicy czują motocykle, dobrze je ustawią, wiedzą co zrobić, jak się zachować. To nie są zawodnicy, którzy będą popełniać, że tak powiem, głupie błędy. Wydaje mi się, że spełnili pokładane w nich nadzieje albo i nawet więcej. Adam, też trochę wracając do czasów, jeszcze jak ty jeździłeś, fajnie, że znowu wróciła moda na żużel, bo tutaj w tym czasie działy się różne rzeczy. Z Grzegorzem Walaskiem żartowaliśmy ostatnio, że gdzieś się ciągnęła ta historia ze zgaszonym światłem na nauku. Historia z trenerem Markiem Cieślakiem. Dzisiaj oddana do użytku kolejna nowa trybuna. Tak spokojnie można stwierdzić, nawet stojąc z boku, nie do końca interesując się, dzieje się trochę w tym ostrowskim żużlu, dzieje się dużo dobrego. Tak, i mam nadzieję, że będzie się dużo dziać, a te po prostu wydarzenia z przeszłości, fajnie by było je jak gdyby odciąć taką grubą kreską i po prostu je zostawić i patrzeć na to, co robią teraz działacze, jakie jest zainteresowanie kibiców na tym naszym stadionie. Zawodnicy robią fajne show, tak, pomimo tego, że nawet niektóre mecze nie są wygrywane super wysoko. Kibic lubi, kiedy coś się dzieje, tak? Stadion pięknieje, mam nadzieję, że będzie piękniał tak dalej, tak? Że będzie przychodziło gro ludzi i że wynik będzie sportowy dobry, bo to wynik przyciąga kibiców. Ale też tutaj jest takie fajne podejście. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie na ten temat, za chwilę je poznamy. Że tutaj nie ma jakby takiego parcia, nie ma ciśnienia. Jest fajnie, stadion za chwilę będzie nowoczesny, kameralny, ale tutaj nie ma ciśnienia na Ekstraligę, bo za chwilę może się okazać, tak jak mówiliśmy, pojedziemy w finale. Jeżeli przegramy finał, być może będzie baraż z którymś z zespołów z Ekstraligi, ale tutaj nie ma ciśnienia, bo tutaj to budowanie zespołu ma być długofalowe i żeby w końcu klub żużlowy w Ostrowie był stabilny na mocnych fundamentach. Wydaje mi się, że ciśnienie nie jest wskazaną rzeczą, przynajmniej w sporcie żużlowym. Wynik, niech starają się chłopacy jechać jak najlepiej, żeby wygrać tą ligę, tak? Żeby wygrać ligę. Później klub niech się zastanawia, co tak naprawdę będzie. Czy będzie ich stać na Ekstraligę, czy nie. Ale w tym momencie jest naprawdę fajnie zarządzany. Wydaje mi się, że tak powinno dalej być. I gratulować tylko naszemu zarządowi, prezesowi, trenerowi. Niech robią wszystko tak dalej, a może nie w przyszłym roku, ale za 2-3 lata, kiedy będziemy mieli zrobiony stadion, kiedy cała infrastruktura będzie już, że tak powiem, dopięta na 100%, wtedy zaatakować Ekstraligę, ale zrobić to też spokojnie i z głową. Tak, nic na hura, wszystko musi być przemyślane. Blisko 2000 nowych biało-czerwonych krzesełek zostało oddane dzisiaj do użytku. Zobaczmy, jak to wyglądało z perspektywy tej nowej trybuny i co o tym wszystkim myślą kibice biało-czerwonych.
powiem szczerze, że czekałem prawie cały sezon z utęsknieniem, żeby tą trybunę tutaj w końcu oddali do użytku. No i tutaj też z młodym, żeby sobie tutaj posiedzieć, zobaczyć, jakie są wrażenia, ale na plus jak najbardziej. Siedzieliśmy na plastikowych zawsze na pierwszym muku, ale z uwagi na latające kamienie z dziećmi chcieliśmy siedzieć wyżej. No i też pierwszy raz tutaj na otwartym stadionie, na tej trybunie otwartej. Przychodziłem wcześniej zawsze na tym samym miejscu praktycznie i jakoś tak zawsze przyzwyczajenie to się nam. Wizytówka miasta też, jakby nie patrzeć. Patrząc na inne stadiony, inne transmisje, no to nie mamy się czego wstydzić. Klub tutaj jest prowadzony bardzo profesjonalnie. Otoczka wokół ostrowskiego klubu jest na plus. Także z utęsknieniem przychodzimy tutaj na stadion i oglądamy poczynienia klubu, zawodników. Super. I tak trzymać. Ja panu powiem, że wydaje mi się, że w jakimś stopniu, za jakiś czas, jeżeli ten stadion dojdzie do stanu tam fajnego, że tak powiem, to tu może być Grand Prix. Jest bardzo przyjemnie, estetycznie. Te stare ławki jednak były już popsute. Także bardzo sympatycznie i bezpiecznie. Komfort się też podnosi chyba na całym stadionie i jest bezpieczniej. Oczywiście i zdecydowanie ładniej, wizualnie. No i wygodnie przede wszystkim. A państwo zawsze całymi rodzinami gdzieś tam staracie się przychodzić na żużel, czy to jakiś wyjątek? Staramy się całością przychodzić. Frajda dla nas i dla dzieci. Tak, tak, potwierdzam. Staramy się wszyscy zawsze iść, bo to jednak jest, no wiadomo, no nie zostawimy dzieci samych. To jest takie rodzinne spędzanie niedzieli. To powinien być stadion z prawdziwego zdarzenia. Na takich kibiców, jak my tu mamy. To kto dzisiaj wygra? No tylko Ostrowia. My tutaj z Adamem doglądamy w internecie wynik z Dauga w Pils. Na razie po trzech biegach 9 do 9. O wszystkich tych szczegółach na bieżąco na portalu wlkp24.info oraz w serwisach sportowych telewizji ProArt. Nasze ostatnie wejście, Adam, także ja zazwyczaj poświęcam je gościowi, którego zapraszam. Dlaczego Adam Jaziewicz wziął sobie wolne od Speedwaya, bo tak można powiedzieć? Czy to jest już rozwód na całe życie? Po kilkunastu latach trochę się urlopu należy. Nie, powiem tak, ciągłe wyjazdy, ciągła gonitwa troszkę mnie zmęczyły. Potrzebowałem się trochę uspokoić, zażyć powietrza normalnego, nie cały czas na adrenalinie, tak, pobyć z dziećmi, popracować normalnie. Potrzebowałem po prostu troszkę spokoju. No bo po tym, jak zakończyłeś karierę, po tym feralnym twoim upadku, odnajdywałeś się chyba i dobrze się czułeś w tej roli mechanika, bo Martin Waculik, Chris Holder, Jason Doyle, czołówka światowa, ale faktycznie gdzieś to jest robota pod dużą presją i czasami nawet jeżeli są gdzieś zarobki bardzo dobre, to w pewnym momencie mówi się pas i trzeba odetchnąć. Tak, jest to na pewno praca pod dużą presją. Jesteśmy aktorami drugiego planu, tak? Także naprawdę wielkie słowa. Ale często też ta frustracja uznania po nieudanych wyścigach spada najczęściej na mechaników, oglądając chociażby relacje z Grand Prix, czy z Seku, czy z ekstraligowych torów. Jesteśmy, że tak powiem, na pierwszym froncie. Od razu do odstrzału, także musimy przyjmować wszystko i te dobre złe rzeczy, i te złe rzeczy. Cieszymy się z zawodnikami i tak samo przeżywamy ich porażki, tak? Chłopacy, którzy są mechanikami, naprawdę muszą być mocni psychicznie. Ja w którymś momencie sobie po prostu powiedziałem pas, przestało mnie jak gdyby to troszkę interesować, zaczęło mnie męczyć i dlatego taka decyzja, ale w żużlu jestem cały czas, gdzieś obserwuję z boku. Nie jest powiedziane, że kiedyś po jakimś czasie znowu, że tak powiem, nie zapali się światełko w drugą stronę i znowu nie będę chciał mechanikować. Także nigdy nie mów nigdy. No bo też nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że wy pracując z tą czołówką światową,
to wy często za te logistyczne rzeczy jesteście odpowiedzialni. I tak możesz, ty sobie gdzieś liczyłeś, jak to wyglądało w trakcie sezonu? Że ty byłeś, nie wiem, może w tygodniu albo, nie wiem, na jeden dzień przyjeżdżałeś do domu? Czasami zdarzały się takie lata, gdzie po 3 miesiące na przykład nie byłem w domu, tak? Chociażby zeszłoroczny sezon, gdzie tak naprawdę stacjonowałem w Rawiczu, nie było mnie miesiąc w domu. Dużo młodzieżówek, treningów i trzeba się z tym liczyć, tak? Jeśli ktoś się decyduje pracować jako mechanik żużlowy, musi się z tym liczyć. Ja po prostu powiedziałem dość, odpoczywam, zobaczymy, co będzie w przyszłości. A masz kontakt chociażby z Martinem Waculikiem, z Chrisem Holderem albo z Jasonem Doylem? Wiadomo, ten kontakt już nie jest taki bliski, jak był, kiedy z nimi pracowałem, ale mam kontakt, czasami gdzieś tam kilka zdań zamienimy. Największy kontakt mam tak naprawdę z Łukaszem Sówką, gdzie zżyłem się z nim jak chyba z żadnym zawodnikiem, dla którego pracowałem. I do tej pory utrzymujemy kontakty z całymi rodzinami, także naprawdę pozdrawiam, Łukasz. Pozdrawiamy. Bo ja też tak nieprzypadkowo nawiązałem chociażby do Chrisa Holdera, Jasona Doyla, bo tak sobie rozmawialiśmy o tej pierwszej lidze, na moment zahaczyliśmy o drugą ligę. W Ekstralidze dla ciebie to jest bardzo duże zaskoczenie, że Toruń już tak na dobrą sprawę w połowie drugiej rundy jest outsiderem i drużyną do spadku. Na pewno jest zaskoczeniem, że Toruń sobie nie radzi. Nie wiem, jaka jest przyczyna, trudno mi powiedzieć, czy to są problemy sprzętowe, czy gdzieś tam jednak głowa nie tak pracuje, jak potrzeba, czy są to błędy taktyczne, tak? Bo akurat w moim przypadku nie zgadzam się z działaniami poprzednich menadżerów w Toruniu i wydaje mi się, że to też mocno popsuło atmosferę. Jeśli zawodnik cały mecz przesiedzi na ławce i wskakuje od razu z niego rezerwa, nie jest to dobre, tak? W przypadku, gdyby była taka sytuacja w Ostrowie, podejrzewam, że też mogłoby być kiepsko. Trzeba to po prostu, jak gdyby, budować wszystko od podstaw. Drodzy Państwo, jeszcze raz ta najważniejsza informacja. 51-39 Arged Malesa. Ostrowia wygrywa z Orłem Łódź. Jeszcze nie znamy dokładnie, kto będzie rywalem, ale tak jak mogliśmy usłyszeć, dla zawodników Ostrowi to nie ma większego znaczenia. Playoff to nowe rozdanie, nowa historia. Moim i Państwa gościem dzisiaj był Adam Jaziewicz. Adam, dziękuję Ci bardzo za wizytę w naszym studio. A my, drodzy Państwo, widzimy się 18 sierpnia, bo wtedy na ten dzień zaplanowano pierwszy mecz półfinału. Kolejny tydzień później, z kim, gdzie i dlaczego, o tym, tak jak powiedziałem, na portalu wlkp24.info oraz w naszych serwisach sportowych. Do usłyszenia, do zobaczenia.